Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was serdecznie witam. Kolejny dzień naszego życia. Wstajemy na chwałę Bożą. Chcemy pełnić wolę Bożą i za Chrystusem. Niech dzisiaj nam modlitwa towarzyszy. Mamy wspomnienie świętego Marka, ewangelisty, człowieka, który głosił Ewangelię. I o tym dzisiaj też jest zakończenie jego Ewangelii, którą napisał, gdy mówi słowa Pana Jezusa do apostołów, do całego świata. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. To było serce świętego Marka. On tak patrzył na swoją misję, na to, że chce głosić, że chce być tym, który przepowiada. No i tak było. Był na wyprawie misyjnej z Barnabą i Pawłem, ale się posprzeczali o coś. I Paweł nie chce zabrać Marka na ewangelizację. Nie podoba mu się jego styl myślenia. Nie podoba mu się jego patrzenie. Tam najprawdopodobniej chodziło o kwestię obrzezania. Najprawdopodobniej. Tego do końca nie wiemy. Niemniej posprzeczali się i Marek poszedł z Barnabą, a Paweł sobie dobrał kogoś innego. Sylasa, Tymoteusza, później Łukasza. Dobrał sobie nową ekipę ewangelizacyjną. Ta sytuacja była bardzo trudna dla Marka. Ale co się wydarzyło? Marek zaczął później pisać. Napisał pierwszą Ewangelię. Najkrótszą, ale zaczął pisać. Ewangelizował na różne sposoby. Nie mógł chodzić z Pawłem. Była trudność. Potem się pojednali. Ale na końcu życia świętego Pawła. Nie mógł z nim chodzić, znalazł inny sposób. I teraz każdy z nas jest powołany do ewangelizacji. Każdy z nas. Może być tak, że z kimś jest nie po drodze i jakoś to nie idzie. Nie martw się o to. Tak może być. Tak było w Biblii i dzisiaj też chrześcijanie się ze sobą trochę tam sprzeczają, czasem mocniej o styl, o sposoby ewangelizacji, o to, czy to jest konserwatywne albo niekonserwatywne. To jest właśnie są spory Pawła, Barnaby, Marka. O to też były spory. Natomiast możemy na różny sposób ewangelizować. Jeden napisze książkę, drugi artykuł, trzeci zrobi zdjęcia, inny zrobi materiał wideo i go umieści, ktoś inny z bloga założy, ktoś jeszcze wyjdzie na ulicę, będzie głosił, mówił świadectwo w kościele, grał, przepowiadał. Mamy dzisiaj tyle różnych możliwości, potrzeba tylko pomysłów. Pomysłów i zaangażowania. Na tę drogę ewangelizacji, drogę głoszenia, każdemu z Was błogosławię. Miejcie dobre pomysły, otwarte serce, nawet uśmiechem można ewangelizować. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie dzisiaj piękny dzień. W Szczecinie zapraszam w najbliższą niedzielę na mszę świętą z modlitwą uzdrowienia do Dolnego Kościoła. O godzinie 17 zaczynamy modlitwę. Przyjdźcie, kto może, kto jest blisko, żebyśmy mogli się razem pomodlić. Ostatnia niedziela kwietnia. A teraz posłuchajmy teledysków mocnych w duchu, wołanie o Ducha Świętego i też spotkanie z Panem Jezusem, który jest Bogiem zmartwychwstałym i daje nam radość. Do zobaczenia.